Witam, 20 czerwca 2016. Przygotowanie mutków do wysyłki. Pan Stasiu Kowalczyk zamówił sobie 4 gołąbki linii Flora Verworta. Zobaczmy, jak one wyglądają. Linia Flora Verworta to są cudowni sprinterzy wyhodowane przez belgijskiego hodowcy. Teraz znajdują wielu naśladowców tej dobrej linii w Polsce. Głównie niebieskie, gdzie nigdzie niebieskie z białymi piórkami, pochodzące z linii Fineke 5000, zarysowany trzeci pas. To jest to, co najbardziej interesuje hodowców. I kolejny młódeczek. One jeszcze są młodziutkie, one mają 21-23 dni, ale już nadają się do odstawienia do osobnego gojemniczka, ponieważ same już jedzą. Wcześniej je przyzwyczajam jeść, wstawiając do celek lęgowych gliniane miseczki. 4 werworty, ale z uwagi na to, że mieszka w Górach Świętokrzyskich, w okolicach Bodzentyna, czyli polskiej krainie, dołączam 2 sztuki z tajnej broni Tosnowca. A więc proszę, te gołąbki wywodzą się z holenderskich Jansenów i one z pewnością zadowolą każdego konesera. Proszę, czyż nie są urocze? Oprócz tego mam coś ekstra ciekawego. Dla siebie cały czas wzbogacam linię gołębi długodystansowych, szczególnie pochodzących z linii Jana Telena. To jest linia Jorita. Te gołębie idealne są na loty przez noc. Wspomnę, że Jan Telen wygrał lot z Barcelony. To jest jeden czerwoniec. I tutaj daję jeszcze na pogląd jeszcze jednego czerwońca. One wzbogacą moje własne źródło, z którego będzie można w przyszłym roku coś zakupić. Popatrzmy teraz z bliska na te okazałe gołąbki, które będą mieszkać w Górach Świętokrzyskich.